Siemano, witam wszystkich serdecznie. Jest to odcinek numer 3 Munirem. Mamy północ 24. Będę wam tak mówił, bo nagrywam dla was parę odcinków naraz. Po prostu później sobie obrobić i powiem, że tak mieć spokój i mogę ponagrywać wam też inne filmy. Na przykład Lola albo coś w tym stylu. Ok, a więc dziś gramy na wyjeździe. Gramy z Forestem. Jest to w miarę ciężki mecz, wydaje mi się, bo zespół jest dobry. Wiem, że gra tam jeden powód, overall 72 ma. A więc no, mam nadzieję, że wygramy podobnie jak w poprzednich spotkaniach, a więc zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, Munir. Munir przy piłce, co zrobi? Cofnie się, tak jest. Zagrywa górą do kolegi. Dobrze, Aino. Ciężko tu coś z nimi sklepać, bo to ostre lamusy są. Dobra, minięcie Munira. Jak nie dalej, dalej mija. Sam to chce chyba rozwiązać. Czy mu to wyjdzie? O, kurde! Faulowany, tam był pani sędzio. Piłka do Munira. Munir się rozpędza. Rozpędzamy się. Tutaj bym zagrał do... O, kurde, ale mi sfaulował. No co oni z tymi faulami? Wiecznie mnie faulują, jak ja drybluję, no. Przecież za te wymuszanie faulu już powinni overall podnieść. Dawaj mu żółty, tak jest. I dajcie mi ten wolny strzelić, no błagam. Ja chcę spróbować. Dlaczego Ward ciągle strzela? Podaj, podaj to, podaj. Pokłażanie, dlaczego nie do mnie? No, teraz to podałeś, jak... Kuchen przy piłce. Munir tam próbował odebrać mu piłkę, a sam Balonga już biegnie. Ole ładnie do Kuchena zagrywa. Kuchen. Ojojoj, tutaj niebezpiecznie i mamy 1-0 dla przeciwników. W jaki sposób? Dobra. Minęliśmy. Tutaj się cofnij lekciutko. Zagraj do kolegi. Strzelaj i... Jest! Ale to sklepaliśmy. Kolejna asysta. Widzicie? Jak chcę, to też umiem coś ofensywnego sklepać. Może nie strzelam, ale mam kolejną asystę. Spalony? What the fuck? Serio? Ja już się tak cieszyłem. No był na spalonym, kurde, ale mu prostopadłą piłkę ładną zagrał, nie? Tutaj blokowany napastnik przeciwników. Munir. Dalej Munir przy piłce i broni bramkarz. Ajajaj, ale tutaj no dobra ofensywna akcja. Może ja się lepiej nie będę pchał do nich, ale dobra, dobrałem piłkę. Zagranie do mnie. Tutaj na spokojnie trzeba go minąć. Prostopadła daleka piłka, nawet mocna, ja bym rzekł. Dobrze do mnie i z dystansu, kurde, ale przynajmniej coś sklepaliśmy. Jakąś fajną akcję, próbuję właśnie klepać takie akcje nimi. Tymi bakłażanami. No, schodzimy z boiska w tym momencie. Jest to chyba pierwszy mecz w tym odcinku, tak jest. Więc pewnie kolejny będę siedział na ławce. Zobaczmy. O nie, widzicie? Zaufał nam chyba już trener i nie siedzimy na ławce w kolejnym meczu, a więc zapraszam was do oglądania kolejnego meczu. Mam nadzieję, że będą jeszcze fajniejsze akcje. Minięcie fajne, okej. Okay. Walcz Munir. Może jeszcze tu się coś uda... Ajajaj. Dośrodkowanie i niestety nie ma goła. I też na takiej kamerze. Munir z dystansu i znowu, no. Cofnij do Munira, tak jest. Munir z dużego dystansu. Będzie chyba dośrodkowywał? Nie. Myślę, że to będzie zmiana Munira. Tak jest, zmiana. Okej. I chyba teraz będzie ostatni mecz w tym odcinku. Zagramy sobie już tak normalnie i zobaczymy, no porażka 3-2 na wyjeździe, jak to będzie wyglądać. Symulujemy ten mecz, ponieważ no Munir jest zmęczony. 1-1, okej. Okay. Teraz już powinniśmy zagrać, jak widzicie, no cele przynajmniej w jakimś stopniu małym są spełnione, ale 16 goli do końca sezonu, mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Jak zagramy sobie... O Jezu, co zrobiłem. Jak zagramy sobie całym zespołem. Mam nadzieję, że naprawdę dobre akcje sklepiemy, a więc zapraszam was. Prosto padła piłka do Kutonsa chyba. Munir. Munir, utrzymaj się, walcz. Aj, Manson.
Prostopadła piłka do Munira. Dobrze Munir się przy niej... Aj, myślałem, że się utrzyma. Wybicie. Walczy. No, co on zrobił w ogóle? What the fuck? Totalno what the fuck? Prostopadła piłka, bardzo ładna, dobra jest Sona, ale bramki od razu Munir strzeci. Kto to w ogóle strzelał? Martin. Wiecie co, w sumie ja wam będę nagrywał tylko do tego momentu, aż Munir zejdzie z boiska. Teraz ja już nie nagrywam. Dobra, ten mecz się zakończył 0-0, no Munir ocena 5-5 słaba, ale teraz będę próbował zagrywać do niego środkiem bardziej piłki niż tą górą. O, z Boltonem gramy mecz, czyli no przeciwnik także jest w wysokim poziomie. W sumie zobaczę zaraz, czy to nie jest przypadkiem koniec tego odcinka. Tak jest, był to ostatni mecz, a więc już kolejny zagramy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie nam coraz lepiej, bo jak wiecie, uczę się ciągle grać. Siemano.